przyjechałem z przygodami na weryfikację, się spóźniłem. Weryfikujący czekali, aby mnie zapisać. Spóźniłem się, ponieważ pociąg jeden się spóźnił, co pociągnęło potem czekanie na następne pociągi. Także przyjechałem 2 godziny później do zawodów. Wyjechałem rano o 7:30. Wczoraj wieczorem sobie przygotowałem posiłki na czas dzisiejszy i jutrzejszy. Z kilograma mąki i 5 jajek upiekłem właśnie z dodatkiem kakao takie ciasteczka, taki placek. I zjadłem już jedną część, połowę w czasie drogi. Wypiłem około litra płynów. Dzisiaj jeszcze zjem kawałek 20 dekagramów piersi z kurczaka, którą rozmroziłem. No i mam jeszcze z poprzednich nagród tutaj. To będę jadł, gdy będę wracać jutro w nocy do domu. Tu jeszcze mam trochę czekolady, które też będę jadł po zawodach. No i to wszystko. Zastanowię się, czy wystąpić w tych spodenkach, czy w czarnych. Nie wiem, ile ważę. W domu ważyłem się około 74 kg. Także na zawodach 20 sierpnia, gdzie musiałem zbijać wagę do Classic Physique, ważyłem 65 kg. Także teraz jestem dużo większy, no ale też jestem tłuściejszy. Nie wiem, ilu zawodników jest w mojej kategorii, bo się nie pytałem. Nie chciałem zawracać głowy moim sędziom na weryfikacji. Do jutra.